W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy cykl rozważań dotyczący księgi Objawienie Świętego Jana, zwanej też Apokalipsą Świętego Jana, ostatniej księgi Pisma Świętego. Księga ta jest księgą bardzo tajemniczą. Wiele mamy tu symboli, wielu różnych trudnych do zrozumienia zagadnień, lecz w kilku wykładach postaram się przybliżyć jedne z najważniejszych myśli, abyśmy studiując tę księgę nie zapomnieli o najważniejszym przesłaniu tej księgi. Ostatnio słuchałem kilka wykładów dotyczących właśnie księgi Objawienia Świętego Jana i wykładowcy, czy księża, czy pastorowie, czy inne osoby dawali sobie wiele trudu, żeby wyjaśnić słuchaczom poszczególne elementy, lecz ja przede wszystkim chciałbym się skoncentrować na całokształcie obrazu, który rysuje nam Księga Objawienia. Kiedy popatrzymy na całokształt księgi, wtedy być może te detale będą dla nas mniej istotne, ale cała scenografia, osoby, które stoją w centrum tych wydarzeń, będą bardziej interesujące dla nas. Najważniejszą rzeczą w tej księdze jest wstęp i zakończenie, oczywiście. Tak. Wstęp, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swego słudze swemu Janowi. Ojciec przekazuje objawienie Jezusowi Chrystusowi, aby ten pokazał sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. I tutaj jest jedna z najważniejszych wypowiedzi Apokalipsy, mianowicie, że ta księga jest adresowana do sług Jezusa Chrystusa, ukazać sługom swoim. Osoby, które nie służą Jezusowi, nie są po stronie Jezusa Chrystusa, jest prawie niemożliwe dla nich zrozumienie Apokalipsy. Otrzymanie Ducha Świętego, oświecenia Ducha Świętego, który by pomógł w zrozumieniu Apokalipsy. Pierwszą, najważniejszą rzeczą zachęcam do skoncentrowania się na tym, aby być sługą Jezusa Chrystusa. Jeżeli będziesz sługą Jezusa Chrystusa, to wówczas Duch Święty będzie na ciebie bardziej oddziaływał, objawiał ci prawdy zawarte w tej księdze i zrozumiesz całe przesłanie. A jeżeli nie jesteś, nie chcesz być sługą Jezusa Chrystusa, a służysz komuś innemu, a może dwóm panom służysz, albo trzem, albo i więcej, masz Chrystusa i obok Chrystusa jeszcze kogoś wywyższasz, oddajesz mu cześć i chwałę, naprawdę jest to niemożliwe dla ciebie zrozumienie tej księgi. Tak więc pierwszą bardzo istotną rzeczą jest stosunek Jezusa Chrystusa do swojego Ojca. W księdze
objawienia już na samym początku dostrzegamy to, jak Chrystus patrzy na swojego Ojca, a jak Ojciec patrzy na swojego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. Aby to lepiej zrozumieć, otwórzmy Ewangelię Jana, 5 rozdział. Zalecam przeczytanie szczególnie tego akapitu od 19 do 29 wiersza. Jezus wyjaśnia swą zależność od Ojca. Jakie są relacje między Ojcem a Synem. I te relacje cały czas są utrzymywane. Chrystus w niebo wstąpił, siedzi po prawicy Ojca swojego, ale ciągle jest ta sama relacja synowska. Nie jest czas obecnie, aby to wszystko przeczytać, ale szczególnie przeczytam 22 wierszyk. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Ojciec przekazał swojemu Synowi Jednorodzonemu, Jezusowi Chrystusowi, wiele. A między innymi sąd. I tutaj w pierwszych rozdziałach, o których będziemy za chwileczkę mówili, czyli 2 i 3 rozdział, mamy opisane 7 zborów, czy 7 kościołów i Chrystus dokonuje sądu nad nimi. Nie jest to sąd jak gdyby sąd w naszym współczesnym zrozumieniu, lecz przede wszystkim jest to diagnoza, rozpoznanie pozytywnych czy też negatywnych cech, jakie są w tych 7 kościołach, różnych mechanizmów, które funkcjonują w tych kościołach, wyjaśnienie przeróżnych problemów zaistniałych. Oraz Chrystus podaje możliwości modyfikowania tego, co problematycznie funkcjonuje w danych kościołach. Identyfikuje chorobę, czy też te pozytywne, czy też negatywne cechy przedstawia oraz podaje następstwa. Następstwa przewidywania, co się stanie, jeżeli nie dostosujemy się do diagnozy Chrystusa. Chrystus osądza ten zbór, ale to nie jest sąd ostateczny, jest to diagnoza, która, jeżeli to zalecenie, które Chrystus podaje, jeżeli my spełnimy, to wówczas nastąpi wspaniała nagroda. Chrystus zawsze kończy, a zwycięzca dostanie to, a to, czy jakąś inną rzecz. I kończy się zawsze, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Oczywiście Chrystus przemawia do każdego kościoła, do każdej wspólnoty, lecz my musimy jeszcze usłyszeć, zrozumieć to, co Chrystus mówi z pomocą Ducha Świętego. Jaka jest, może skoncentrujemy się teraz na obsadzie. Jaka jest obsada Apokalipsy? Jakie są osoby występujące? Występuje Ojciec, Bóg, ten, który jest. Następnie centralną postacią, pierwszoplanową, główną postacią Apokalipsy jest baranek, Jezus Chrystus. Później mamy 7 duchów, 24 starców, 4 postacie, apostoł Jan,
anioł sługa, wielki tłum, 144 tysiące, anioł z pieczęcią, cztery aniołowie, siedmiu aniołów trębaczy, siedmiu aniołów kościoła, mamy później potężnego anioła, dwóch świadków, niewiasta ubrana w słońce i niewiasta ubrana w szkarłat, nierządnica, smok, orzeł, zwierzę, które ma 10 rogów i 7 głów, wychodzące z morza, zwierzę wychodzące z ziemi, które ma 2 rogi baranie, trzej aniołowie, 7 aniołów z 7 czaszami, plagami, szatan, smok, wąż starodawny. Później mamy Nikolaitów, synagogę szatana, Żydów, Antypasa, Jezabel, ptaki niebieskie, ptaki nieczyste, duchy nieczyste. Miejsce akcji rozgry są wyspa Patmos, Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea, niebo, Sodoma i Gomora, Nowa Jerozolima, Armagedon, Gog i Magog, Babilon, 7 kościołów. A jaka jest scenografia? Scenografia to 7 śmierćników, 7 gwiazd, drzewo żywota, manna ukryta, biały kamyk, laska żelazna, gwiazda poranna, szata biała, księga żywota, świątynia Boga, maść na oczy, złoto, księga zapieczętowana 7 pieczęciami, księga otwarta, czyli odpieczętowana, skrzynia przymierzu, lśniący bisiur, nowe niebo, nowa ziemia, tron Boga, nowa Jerozolima, woda żywota, drzewo żywota, jezioro ogniste. Tak więc tych elementów mamy bardzo, bardzo dużo, ale tak jak już wspomniałem na wstępie, przede wszystkim proszę się skoncentrować na osobie Jezusa Chrystusa. To jest centralna postać. Słuchać uważnie to, co Chrystus mówi. Jakie są Jego rady. Pozostałe rzeczy to są drugoplanowe elementy. Jeżeli my skoncentrujemy się na osobie Jezusa Chrystusa i na Jego słowie, na Jego radach, poleceniach, to będziemy w tej grupie zwycięzców. Księga Apokalipsy została przede wszystkim napisana pod natchnieniem Ducha Świętego, abyśmy nie tylko pewne rzeczy zrozumieli, ale przede wszystkim, aby w nas powstało ogromne pragnienie spotkania się z Jezusem. To jest chyba najważniejsze. Kiedy apostoł Jan zobaczył to wszystko i był z jednej strony przerażony, a z drugiej strony był zachwycony tym wszystkim. Powiedział na samym końcu: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Jezu Chryste. W ostatnich wersetach jest, czytamy, 17 wiersz. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Kiedy przestudiujemy te wszystkie zagadnienia, prawidłową reakcją naszą
na nie tylko to, co my tutaj czytamy, a to, co widzimy w naszym życiu, w otoczeniu, jakim żyjemy. Najbardziej prawidłowa reakcja powinna zabrzmieć: przyjdź, Panie Jezu. Ja chcę być z Tobą. Chcę być na nowej ziemi, na nowych niebiosach, nie tylko z Tobą, ale z olbrzymią rzeszą zbawionych. Chcę być zbawiony. Tutaj, na tej ziemi, nie mam nic trwałego. Moja przyszłość jest w niebie. Jest z Tobą. W nowych niebiosach, nowej ziemi, w nowej Jerozolimie. Tam jest moja przyszłość. Tutaj jestem tylko przechodniem. Tak więc przejdźmy obecnie do opisania głównej postaci, która tutaj się prezentuje w pierwszym rozdziale, mianowicie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus przekazuje objawienie Janowi, Jan zaś przekazuje do 7 zborów, mówiąc: łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść, i od 7 duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Tak jak Izraelici, pozdrawiając się, zawsze mówili słowo szalom, czyli pokój, niech będzie pokój. Tak więc chrześcijanie dodali do tego słowo łaska. Łaska wam i pokój. Nie mówili tylko pokój, ale łaska wam i pokój. Łaska od Boga. Niech Bóg będzie nam łaskawy. Nie tylko pokój, ale objawi nam swoją łaskę. I pokój od Ojca, od 7 duchów, od Jezusa Chrystusa, który nas miłuje. Chrystus nas miłuje i wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Tylko trzeba z tego skorzystać. Tak więc Chrystus, apostoł mówi, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. Na końcu Apokalipsy jest powiedziane: niech przyjdzie, przyjdź, Panie Jezu. Na początku przychodzę. Przyjście Chrystusa jest bardzo ważnym elementem, gdyż ono uczyni koniec. Koniec temu światu. Ten świat się skończy. Tak jak rozważaliśmy Księgę Daniela, 2 rozdział, ten kamień spada i niszczy wszystkie królestwa świata, wszystkie państwa świata i powstaje wieczne królestwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. I teraz apostoł Jan dostaje 7 listów. Pisze 7 listów do 7 zborów, czy też do 7 kościołów, w których opisuje to, co Chrystus powiedział. Jest to diagnoza. Tak jak przychodzimy do lekarza, który ma postawić diagnozę, czy jesteśmy chorzy, co nam dolega, jakie są przewidywania na przyszłość, tak samo i Jezus Chrystus, jako ten, który przechodzi
między tymi siedmioma świecznikami. Siedem świeczników, które symbolizują siedem kościołów, i Chrystus zbliża się do tych świeczników. Swoim przenikliwym wzrokiem patrzy na każdy kościół i daje swoje rady, daje swoje zalecenia. Te rady są z jednej strony zachęcające, bardzo piękne, bardzo takie wzruszające, a z drugiej strony są naprawdę, bym powiedział, dołujące, no, wstrząsające. Mamy tylko z siedmiu kościołów, mamy dwa kościoły, dwa listy, w których Chrystus nie zawarł żadnej nagany. Był to tak zwany zdrowy stan sług Chrystusa. Mianowicie list do kościoła w Filadelfii i list do kościoła w Smyrnie. Nie mamy tutaj żadnego zastrzeżenia. W przeciwieństwie do pozostałych, Chrystus znajduje wiele zastrzeżeń, wiele, chociaż mówi o pewnych pozytywnych cechach, mówi też i o negatywnych cechach. Ale jeden z kościołów wyróżnia się w sposób szczególny. Jest to kościół do Laodycei, który reprezentuje ostatni, byśmy powiedzieli, odcinek czasu przed przyjściem Chrystusa. Jest to kościół w Laodycei. Pan Jezus, jak to byśmy powiedzieli, suchej nitki nie zostawił na tym kościele. Tam nie ma nic dobrego. Czyli my żyjemy w czasach naprawdę niewesołych. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, abyś był zimny albo gorący, a także letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Jesteś pożałowania godzin, nędzarz, biedak, ślepy i goły. No, to jest miażdżąca wręcz krytyka Kościoła żyjącego w naszych czasach i przed przyjściem Chrystusa. Chrystus chce wypluwa z nas, ze swoich ust. Następnie mówi, pożałowania godzin jesteś. Nędzarz, biedak, ślepy i goły. Ale ta diagnoza nie kończy się w tym miejscu. Chrystus jako ten dobry lekarz dusz daje zalecenia. I to jest to, że wypisuje receptę. Oczywiście my z tą receptą nie możemy patrzeć na tą receptę. Musimy tę receptę zrealizować. Zaleceniem Chrystusa jest nabycie. Złota w ogniu wypróbowanym, abyś nie był biedny. Białe szaty ubierz, abyś nie chodził nago. Maść na twoje oczy, abyś przejrzał. I pod koniec daje wspaniałą nadzieję zwycięstwa. Zbór w Efezie. Pierwszy odcinek chrześcijaństwa. Chrystus zawsze mówi, znam Twoje uczynki, Twój trud, trudzisz się bardzo, masz wytrwałość, cierpisz dla mnie. No to byśmy powiedzieli, ojejku, ja tak trudzę się, jestem wytrwały w życiu chrześcijańskim.
cierpię dla imienia Jezusa. A tu Pan Jezus mówi, lecz mam Ci za złe coś. Porzuciłeś pierwszą swoją miłość. W czasach obecnych, gdzie jest wiele rozwodów, gdzie małżeństwa się rozpadają, nie ma wierności, jest cudzołóstwo, zdrada. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, które dotyczą tego okresu Kościoła. Porzuciłeś pierwszą miłość. No, kto był zakochany, to wie, co to jest pierwsza miłość. Człowiek wręcz ma obsesję na punkcie danej osoby, myśli od rana do wieczora. Nic nie jest trudnego, jest naprawdę cały przeszczęśliwy, a później to uczucie wygasa i wygasa do takiego momentu, że następuje zdrada, porzucenie, nawet porzucenie drugiej osoby, z którą mamy już dzieci. Nagle wszystko przestaje istnieć. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. To Chrystus ma. I Chrystus czuje się źle z tym. Porzucona osoba, porzucona żona, porzucony mąż nie czuje się dobrze. Kiedy żeśmy opuścili pierwszą miłość. Uczucia Jezusa Chrystusa są niezmienne. Człowiek zmienia się. Porzucamy tę miłość i jak myślimy, jak druga strona reaguje? Czy kiedyś w życiu ktoś nas porzucił, ktoś nas zdradził, byliśmy wielce zachochani, tworzyliśmy jakiś taki związek i nagle się ta osoba odrzuca. My czujemy ciągle to uczucie do danej osoby, a ta druga osoba porzuciła już tę miłość. Jak my się czujemy? Czy my się dobrze wtedy czujemy? Machamy ręką? No to jest bardzo załamujące. Wiele osób wpada naprawdę w depresję, w różne skłonności samobójcze, zawały serca i tym podobne. To jest naprawdę szok. Jeżeli my porzucamy tę boską miłość, nasza miłość zaczyna stygnąć, to nie myślmy sobie, że Pan Bóg przymknie na to oko. Oj, tak jakoś tam będzie, nie? Tak sobie myślimy. Nie, nie. Mówi, spełniaj pierwsze uczynki, bo jeżeli nie, ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeżeli się nie upamiętasz. Masz się upamiętać. Wiele osób, kiedy dochodzi do tej opuszczenia, czy też zdrady, mówi, no niech tylko przyjdzie z powrotem. Wszystko zapomnę. Wszystko zapomnę. Tylko niech się upamięta. Niech wyzna swój błąd, a przyjmę z otwartymi rękami z powrotem tę osobę. Takim jest właśnie Bóg, jest właśnie tym ojcem syna marnotrawnego. Nie będzie wypominał przeszłości, ale cieszy się, że syn wrócił. Kolejną taką cechą pozytywną, którą Pan Jezus daje, nienawidzisz, na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Nikolaici byli grupą chrześcijan, która wprowadziła do chrześcijaństwa
bardzo niebezpieczną opcję. Opcja ta polegała na tym, że zaczęły tworzyć się klasy. Tak jak w czasach Starego Testamentu, właściwie to nie były klasy, nie było klasy, ale były pokolenia. Jedno pokolenie Lewiego było pokoleniem wybranym do służby Bożej, do służby przy świątyni i oni zajmowali się sprawą świątyni, ale to ich nie wywyższało spośród narodu izraelskiego. Był podział funkcji w narodzie izraelskim. I wtedy właśnie grupa Nikolaitów wpadła na iście szaleńczy, diabelski pomysł na rozgraniczenie między wśród wyznawców na duchowieństwo i na laikat. Dwie grupy, dwie klasy stworzenia. To nie było już to, co Chrystus w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi: nie nazywajcie nikogo ojcem, gdyż wszyscy jesteście braćmi. I wtedy ta przestroga Chrystusa zapisana w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, teraz to przeczytamy dokładnie, 8 rozdział. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabi, bo tylko jest jeden nauczyciel wasz, Chrystus, ale wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jest jeden ojciec wasz, ten w niebie. Nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. I wtedy, wbrew temu, co Chrystus powiedział, grupa ludzi, o której właśnie Chrystus mówi, Nikolaici, oni stworzyli grupę duchownych, oddzielonych od laikatu, czyli zwykłych wyznawców, którzy rościli sobie prawo, żeby ich nazywać rabi, czyli nauczycielu, nazwali sobie prawo ojcze, ojcze duchowny, czy przewodniku, przybierali sobie różne tytuły, które ich wywyższały w gronie chrześcijan. Kto zaś jest największy spośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto będzie się poniżał, będzie wywyższony. I to właśnie stało się, że ta grupa zaczęła się wywyższać, zaczęła się oddzielać od reszty wyznawców, twierdząc, że tylko na nich działa Duch Święty. Jeżeli chcecie się dowiedzieć coś Pisma Świętego, przychodźcie do nas. My jesteśmy tymi namaszczonymi i oświeconymi. I to była właśnie bardzo niebezpieczna tendencja, która trwa w wielu kościołach do dnia dzisiejszego. Są drzwi, zamyka się, są tajne obrady. W wielu grupach chrześcijańskich nie ma czegoś otwartego, tak jak w Piśmie Świętym było opisane, że wszystkie obrady toczyły się w Starym Testamencie jawnie, w bramie, przy udziale 10 starców, przy udziale całego miasta. Wszystko było jawnie. Teraz w kościele tworzą się grupy, które rządzą kościołem, zamykają się na tajnych obradach. To nie jest już demokracja. To jest kościół hierarchiczny, to jest klerykalizm, to jest wręcz tajne stowarzyszenia powstały. Kiedyś zwróciłem się do pewnej grupy, czy można przyjść na wasze obrady? W żadnym wypadku. Mimo że jesteśmy braćmi, należymy do tego samego kościoła, ty nie możesz brać udział
Nie możesz uczestniczyć. Tam za drzwiami twoje miejsce jest. To, co jest w Jakuba powiedziane. Nie, proszę tu nie siadać, proszę wyjść. Zamykamy drzwi przed Panem. Nie możesz brać udziału. I to właśnie są Nikolaici. Przejdźmy do kolejnego zboru kościoła, kościół Smyrnie. Tutaj nie ma żadnych uwag. Znam ucisk twój i ubóstwo. Można powiedzieć, w porównaniu z kościołem w Laodycei też tam jest powiedziane, jesteś nędzarz. Ale Chrystus mówi, lecz tyś bogaty. Lecz tyś jesteś bogaty. Bogaty w Bogu bogaty. Bogaty w dobre uczynki. I chociaż wiele osób mówi, że zbawienie jest z łaski, jednakowoż, kiedy czytamy te listy do 7 kościołów, Chrystus zwraca uwagę na uczynki, na nasze czyny. Nie jest tutaj mowa o wierze. W żadnym z listów nie analizuje Chrystus poziomu wiary, lecz poziom uczynki i tym podobne. Kolejny kościół w Pergamie. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. O, no, gdzie mieści się tron szatana? No, w kościele. No. Tu chce szatan rządzić. I doszło do takiej sytuacji, że szatan zaczął rządzić w kościele. I w dniach Antypasa, tu mamy kolejną osobę z listy osób Apokalipsy. Antypas był to człowiek, który sprzeciwiał się, podobnie jak Nikolaici, tworzeniu grup duchowieństwa, które mówiły do siebie ojcze, proszę nazywać nas ojcze, ojciec duchowny. Antypas. Lecz mam ci za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Baala. Spożywają rzeczy bałwaną, ofiarowaną i uprawiają mieszan. To jest właśnie to, co weszło do chrześcijaństwa. Weszły figury, obrazy, najświętsze sakramenty. Ludzie zaczęli czcić rzeczy materialne. I to jest właśnie to, co Chrystus mówi dalej, upamiętaj się, zawróć z tej drogi. Następny kościół, Tiatyrze, znam uczynki twoje, znam miłość, służbę, wytrwałość. Ostatnich uczynków jest więcej niż pierwszych, czyli przeciwieństwo do Efezjan. Tam z dużych uczynków robiły się małe, a tu z małych robiły się coraz większe. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Jezabel nauczać i zwodzić i uprawiać wszeteczeństwo. To jest to straszne, że my możemy być naprawdę bardzo dobrymi chrześcijanami, lecz jeżeli pozwalamy na zło, to Chrystus ma nam to za złe. Jeżeli pozwalamy szerzyć złe nauki, siedzimy w ławce kościelnej i nic na to nie mówimy, chociaż w duchu czuję, że to jest coś złe, że moje sumienie nie zgadza się z tym, ale siedzę spokojnie. Pozwalam tej fałszywej prorokini głosić fałszywe nauki. To jest źle. Kolejny kościół w Sardes. To jest bardzo smutne określenie. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. Żywy trup tak zwany. Tak Chrystus go widzi. No żyjesz, ale jesteś martwy.
właściwie. I dlatego też stwierdza Pan Jezus, że uczynki Twoje nie znalazłem doskonałe przed moim Bogiem. Nie są doskonałe. Twoje uczynki powinny być doskonałe, doskonalić się, a tak jesteś żywym trupem. Kolejny kościół to jest Filadelfia, to jest bardzo blisko już nas. Mianowicie okres od gdzieś 1800 do 1900 roku. Był to wspaniały okres rozkwitu apostolskiej pobożności, pobożności pierwszych chrześcijan. Naprawdę wspaniałe ruchy przebudzeniowe były w Stanach Zjednoczonych, w Europie, na całym świecie. I Chrystus tylko wyraża się w samych superlatywach. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, czy to ja zachowam cię w godzinie próby, która przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Zachowałeś nakaz mój, aby przy mnie wytrwać. Tak więc Chrystus mówi, wytrwaj przy mnie, a ja zachowam cię. Wytrwaj przy mnie, bądź przy mnie. Tak jak ta pierwsza miłość. Jesteśmy przy naszej pierwszej miłości. Nasze uczynki są ciągle, rozwijają się, są ciągle doskonałe. Jesteśmy przy Chrystusie, jesteśmy mocni w pokonywaniu różnych trudności, które spadają na nasze życie. Mocą naszego Zbawiciela. Zachowałeś nakaz mój, przy mnie wytrwać. Nie przy jakiejś innej osobie. Nie przy jakiejś innej osobie, czy to z Pisma Świętego. Wiele osób czci też apostołów jako świętych. Wielu innych rzeczy, koncentrując się na tej osobie. Ostatnio właśnie przeglądałem jeden podręcznik na temat kultu. Ja mówię, no jejku, tam o Panu Jezusie chyba z dwie strony są tylko. A tak kult cały czas wytrwać przy pewnych ludziach. Chociaż oni będąc takimi osobami uduchowionymi, oni koncentrowali się na Chrystusie. I my, naśladując ich, powinniśmy naśladować to, że oni nie naśladowali drugiego człowieka, ale naśladowali Jezusa Chrystusa. Myśleli o Chrystusie, nie o jakimś człowieku. Byli naśladowcami Jezusa Chrystusa. I ten wspaniały okres Filadelfii, gdzie Chrystus mówi, masz koronę żywota. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony żywota. Mimo, że człowiek ma tą koronę żywota, że Chrystus daje nam życie wieczne, to pilnuj tego, żeby nikt ci nie wziął, bo to nie jest dane raz na zawsze. Jest szatan, który krąży dookoła nas i chce nam zabrać to cenną rzecz. Pamiętamy, jak szatan krążył koło Chrystusa. 3 razy go kusił. I my nie jesteśmy lepsi od naszego mistrza. Szatan też chodzi koło nas, krąży, chce nas skusić do złego, aby zabrać nam koronę. I końcówka Laodyceja. Smutna Laodyceja. Laodyceja, nad którą tylko zapłakać. I my jesteśmy właśnie w tej Laodycei. I przede wszystkim studiując Apokalipsę, chcielibyśmy ten ogień Ducha Świętego rozpalić w sobie. Ogień czystej, boskiej miłości do naszego Zbawiciela i do
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Miłości do naszego bliźniego, do Boga nade wszystko i do bliźniego, rozpalić ten ogień miłości, żeby odwrócić to, co jest zapisane, że jesteśmy gorący, jestem gorący i miły w oczach Bożych. Jestem bogaty, gdyż kupiłem, nabyłem u Chrystusa złota. Zbogaciłem się. Jestem odziany. Chodzę w białych szatach sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Nasze szaty są te tak zniszczone, że właściwie bez szat chodzimy. Szatan nam to wszystko pozabierał. Nędzarzy nas zrobił, a Chrystus daje nam te swoje szaty sprawiedliwości. I nade wszystko maść. Maść, abyśmy widzieli, gdzie idziemy, co robimy. Nie słuchali ludzkich autorytetów. Oczywiście autorytety są, lecz tak jak Berejczycy mamy wszystko sprawdzić, to co nam ludzie podają. Nie mamy bezkrytycznie wierzyć w ludzi. Mamy to sprawdzać. Ostatnio miałem taką sytuację. Jeden mój znajomy podał mi jakąś informację, którą chciałem sprawdzić. No i sprawdziłem tę informację. I ten znajomy dowiedział się, że sprawdzam tą informację. No i strasznie się na mnie obraził. Ja mówię, no jestem Berejczykiem. To, co mi podajesz, ja chcę sprawdzić. Nie jestem osobą bezkrytyczną. Bezkrytycznie wierzę Bogu, a ludziom nie, proszę wybaczyć. Ale Chrystus mówi, doświadczajcie, gdyż wiele fałszywych proroków przyszło na świat. Jeżeli byśmy bezkrytycznie wszystkim wierzyli, którzy do nas przychodzą, no to byśmy byli jak chorągiewka na wietrze. Ile fałszywych proroków mamy na świecie? A mamy to wszystko sprawdzać. Jeżeli się obrażą, ich sprawa. Sami siebie osądziliście. Tak więc przejdźmy do diagnozy osobistej. Chrystus przechodzi się też pośród każdego z nas. Pośród każdego naszego życia, spaceruje, jest wśród nas. I jaką by diagnozę o Tobie postawił? Czy o mnie postawił? Jaką diagnozę? Czy są pewne rzeczy, które wstydzisz się, wstydziłbyś się przed Chrystusem? Wiemy, że obecnie ludzie są bardzo zdeprawowani przez internet. Wchodzą na strony, które nie powinni wchodzić. Podają się za osoby, którymi nie są. Lecz Chrystus widzi wszystko. Widzi nasze życie. Widzi, jak zachowujemy się i stawia diagnozę naszego życia. Prośmy Boga, aby nas oświecił, dał nam zrozumienie tych pozytywnych i negatywnych cech w naszym życiu chrześcijańskim, aby pomógł nam wyjaśnić te problemy, które spotykamy się, jak to wszystko zmodyfikować, jak poradzić sobie z tym wszystkim, te objawy patologiczne. Najcenniejszą jest kontakt z Duchem Świętym. Prośmy Ducha Świętego. Duchu Święty, przekonaj mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Pokaż mi następstwa mojego postępowania. Aby te zaburzenia, które są, mogły się uspokoić, abym znalazł
łaskę i pokój w Tobie. Abym nie szedł drogą, która wiedzie na zatracenie. Byśmy nigdy nie mówili, jeszcze trochę, no jeszcze za chwilę, ale się nawrócę. Zmienię to postępowanie. Ty zadecyduj. Dziś chcę zmienić swoje postępowanie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Tak więc Chrystus jest wśród nas. Jeżeli czytając te siedem zborów, siedem kościołów, znajdziemy coś dla siebie, a powinniśmy coś znaleźć, modyfikujmy to. Starajmy się to rozwijać. Bądźmy aktywni chrześcijańsko. Poświęćmy więcej czasu obiektowi naszej miłości. Poświęćmy więcej czasu bliźniemu. Znajdźmy osoby, z którymi możemy swobodnie dyskutować o Bożej dziele. Chrystus, Duch Święty, działa na wszystkich ludzi. Nie działa tylko na duchownych. Działa na prostych ludzi. Jeżeli my otworzymy się na działanie Ducha Świętego, czyli poprosimy Go, aby nas oświecał, będzie nas oświecał. Tak więc pierwsza część jest za nami, kiedy to Chrystus przechadza się na ziemi pośród kościołów, które są, które mają różny charakter, różne plusy i minusy. I teraz kolejne rozdziały przenoszą nas do nieba. Potem widziałem czwarty rozdział. Oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakoby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. I tak jak było na samym początku, co ma się stać wkrótce, co ma się stać potem, w wizji, w Dzień Pański popadłem w zachwycenie w tej wizji na wyspie Patmos, apostoł Jan zostaje przeniesiony w sposób cudowny, nie wiem jak to było, jedynie Bóg to wie, chyba jako jedyna osoba z żyjących na ziemi w czasach apostolskich została przeniesiona ta osoba do nieba i zobaczył drzwi w niebie i głos zaprasza go: wstąp tutaj. Wstąp, przejdź przez te drzwi. Nie wiem, jak te drzwi wyglądały. W niebie, gdzie jest tron Boga, no na pewno wspaniale te drzwi wyglądały. I apostoł Jan wstępuje do centrum wszechświata. Do centrum wszechświata i widzi wspaniałe rzeczy tam. To w następnym wykładzie będziemy rozważali. Jeżeli my to pojmiemy, co on zobaczył w tym miejscu, to zrozumiemy cały kult Boga, czczenie Boga, jak to wygląda, kogo mamy czcić, jak czcić, gdzie nasze myśli mają się koncentrować, to wtedy o wiele łatwiej odrzucimy ten zbędny balast, który nas odciąga od Boga i bardziej skoncentrujemy się na naszym Zbawicielu i na tym, co on robi. Później będziemy rozważali kolejne elementy.
kolejne elementy. Pieczęcie, 7 pieczęci zapieczętowanych i anioł z pieczęciami. W jaki sposób Bóg chce ratować ludzkość przed zagładą. Następnie w jaki sposób szatan działa, aby zniszczyć ludzkość. I dwa przeciwstawne sobie obozy, dwa przeciwstawne miasta, z jednej strony jest Babilon, a z drugiej Jerozolima. I później dwie wielkie uczty w 19 rozdziale. I finał. Wspaniały finał. Chociaż pewne rzeczy są bardzo dramatyczne, ale jeżeli my skoncentrujemy się na tym finale, że będziemy w Nowej Jerozolimie, będziemy w murach Nowej Jerozolimy, nie zostaniemy w murach Babilonu, to będzie dla nas wspaniała rzecz. Prośmy Boga o to zrozumienie, aby Bóg nas oświecił w tym, abyśmy poznali sens tej księgi. Oczywiście musimy zdać sobie sprawę z tego, że szatan, jako ten lew ryczący, on stara się ze wszystkich stron dać nam złe zrozumienie księgi Apokalipsy. On będzie nas chciał odciągnąć od głównego nurtu, a skoncentrować na jakichś szczegółach, abyśmy te szczegóły badali, zastanowili się, nie to, co nam daje życie wieczne, ale to, co da nam tylko i wyłącznie informację. Pewną informację, która nie daje nam życia wiecznego. Mam się skoncentrować na informacji, która da nam życia wieczne. Mamy tą informację i teraz na działaniu. W wspólnocie z Duchem Świętym. Prośmy Boga, aby te informacje, które otrzymujemy, aby te informacje przelać w czyn z Bożą pomocą. A szatan jest mistrzem Pisma Świętego, wykręcania Pisma Świętego i on będzie się starał, tak jak to ja widzę w internecie, wiele osób, on się tam skoncentrują na pewne rzeczy i będą to wałkowali za długo, za szeroko i nie ma tego sensu. 7 pieczęci na lewo, na prawo i wałkują, liczą, koncentrują się na tym 666, Armagedon, co to jest, i tak dalej. I tu szatan nas wtedy zatrzyma w pewnym miejscu, gdzie my będziemy dreptali. Nie pójdziemy dalej. Dalej drogą Bożą. Zatrzymamy się na tym miejscu. A kiedy obejmiemy całą Apokalipsę, wybierzemy te wspaniałe perły, te błogosławieństwa Apokalipsy, które pierwsze błogosławieństwo w dzisiejszym naszym rozważaniu jest błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem bliski jest. Czytaj, słuchaj i zachowuj. Czytaj, słuchaj i zachowuj. Nie musisz wszystko zrozumieć. Nie zrozumiesz wszystkiego. To trzeba sobie założyć. Ja nie rozumiem wszystkiego. I nie staram się zrozumieć wszystkiego. Proszę Boga, proszę Ducha Świętego, aby mnie oświecił. Proszę, żeby mi pokazał ten wielki Babilon. Abym zrozumiał, skąd mam wyjść. To są ważne elementy. Bóg ci wszystko objawi. Ale nie rzeczy, które są nieważne. Dla ciebie akurat w tym momencie. Jak patrzymy do listu do 7 kościołów, Chrystus, jako ten wspaniały doktor, podaje najważniejszą diagnozę. Nie koncentruje się na jakichś tam drobiazgach, ale koncentruje się na elementach, które dają życie
lub dadzą Ci śmierć. To jest ta wspaniała diagnoza. Tak więc dziękuję za wysłuchanie wykładu. Niech każdego z nas błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Łaska Wam i pokój od tego, który jest, który był i który przyjdzie. I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. I od naszego kochanego Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemi, który nas miłuje i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Dziękuję.